Za nami trzecia edycja konkursu Opolska firma przyjazna cudzoziemcom. Konkursu organizowanego przez Politechnikę Opolską i Wydział Ekonomii i Zarządzania, niezmiernie ważnego, jeśli chodzi o kształtowanie postaw społecznych i wskazywanie na zmiany zachodzące na Opolszczyźnie i oczywiście również w całej Europie. Wiemy, że procesy migracyjne w coraz większym stopniu wpływają na to, jak funkcjonuje nasz biznes, jak funkcjonują nasze instytucje. Dlatego powinniśmy wspierać tego typu postawy, które pozwalają na rozwój naszych przedsiębiorstw. Ważne jest, aby takie instytucje jak właśnie uczelnie wyższe wspierały postawy, które kształtują zrozumienie innych narodowości, kształtują budowanie takiej kultury organizacyjnej, w której jest miejsce zarówno na pracowników pochodzących z regionu, jak i pracowników, którzy dołączają do nas z innych krajów. Wiele kryteriów braliśmy pod uwagę, między innymi umowę, jaką pracodawca zawiera z cudzoziemcem, to czy jeszcze oferuje jakieś dodatkowe benefity, czyli na przykład mieszkanie, pomoc w transporcie do pracy, pomoc w kursach języka polskiego, czy też generalnie w dokształcaniu się. Od wielu lat zatrudniamy osoby spoza granic Polski. Jesteśmy firmą bardzo otwartą na obcokrajowców. Stworzyliśmy do tego fajną strukturę, program wdrożenia, również szkolenia tych pracowników, aby czuli się tutaj komfortowo. Mamy do tego przygotowany odpowiedni program, współpracujemy z agencjami, które pomagają nam poszukiwać takich pracowników. Mamy na terenie swojego zakładu tłumaczy, którzy pomagają nam ich wdrożyć tutaj, żeby to wdrożenie było takie łatwe, żeby było takie przyjemne i żeby ci pracownicy tutaj odnaleźli się w Polsce. Doceniamy różnorodność, borykamy się też z problemem oczywiście zatrudnień, które myślę, ten problem dotyczy wielu organizacji. My bardzo mocno wkładamy dużo wysiłku w to, aby stworzyć takie środowisko pracy, że każdy, czy to osoba z Polski, czy to osoba z obcokrajowiec, z innych narodowości, znajdzie przyjazne miejsce pracy. Więc to jest nasz główny cel i nasz taki główny kierunek działania. Badania statystyczne też pokazują, że polscy pracodawcy są otwarci na nowo przybyłych pracowników. Oczywiście te różnice kulturowe, językowe są zauważalne, ale one są jakby do pokonania. Pracodawcy polscy liczą na pracowników cudzoziemskich, cenią ich za pracowitość, za dyspozycyjność, za otwartość, no i za to, że łatwo im wejść w nowe środowisko pracy, a dzisiejsze firmy, które są laureatami konkursu Firma Przyjazna Cudzoziemcom, rzeczywiście wyjątkowo zasłużyły sobie na to miano, bo pokazują na co dzień, że warto również inwestować w tych pracowników spoza granic Polski.